Panie burmistrzu, od 1 lipca 2013 roku zostanie wprowadzony nowy system gospodarowania odpadami. W jaki sposób miasto i gmina Lubawka do tego się przygotowuje? No, przygotowujemy się już od ładnych kilku lat. To jest to również to działanie, które podjęliśmy wspólnie najpierw z miastem Kamienną Górą, później z kilkoma gminami z naszego powiatu, plus Mieroszów. No teraz 17 gmin jako udziałowcy spółki Sanicom. No wykonaliśmy inwestycje, najpierw płyta kompostowa, później kwatera, teraz cały zakład przeróbczy. To Państwo widzieliście na uroczystości otwarcia, zresztą to jest widoczne również w polach za Lubawką. Duża inwestycja, te przygotowania, tak jak mówię, kilkuletnie zaowocowały tym, że od 1 stycznia tego roku ten zakład ruszył. Realizowana inwestycja była w formule jakby trzech stron finansowania, to znaczy głównym źródłem tej inwestycji, środków na inwestycje była Unia Europejska. Część, czyli dokładnie około 12%, bo 75% Unia, 12,5% gminy złożyły się w ramach swoich budżetów kluczem na jednego mieszkańca, czyli w zależności od ilości mieszkańców wkład dawaliśmy. No i pozostałe 12,5% zostało wzięte przez spółkę jako kredyt, no i ten kredyt trzeba będzie spłacić. Wydawało się, że takie działanie spowoduje, że będziemy tańsi na rynku, i to w pewnym sensie się sprawdziło, ponieważ u nas tona przyjęcia śmieci to jest 239 zł netto, 8% VAT w tej działalności obowiązuje, to jest 259 zł niecałe brutto za tonę śmieci, która pojawi się na bramie zakładu przeróbczego. Dzisiaj też można powiedzieć, że sama opłata za składowanie, jakbyśmy nie przerabiali, tak jak tutaj w przypadku, tylko kładli na wysypisku, to sama opłata marszałkowska za gospodarcze korzystanie ze środowiska, ochronna, to jest około 125 zł, czyli prawie połowę tego, co robimy. U nas na samo wysypisko będzie trafiało od 10 do 20% odpadów wjeżdżających na ten zakład, i tą opłatę będziemy za tą część ponosili, natomiast resztę nie chcieliśmy ponosić, natomiast przerób też kosztuje. W międzyczasie, jak to w Polsce bywa, w trakcie jazdy zmieniały się zasady. Jak od 1 stycznia tego roku miało obowiązywać zakaz kładzenia tak zwanych kalorycznych śmieci, które miały około 6 kJ na kilogram swojej wagi. Miał być zakaz pokładzenia na wysypisku i przy opłacie tej opłaty. Okazało się, że wiele gmin, wiele zakładów przeróbczych, bo to nie tylko gminne zakłady, jest nieprzygotowanych, i ministerstwo lekką ręką prolongowało ten termin o 2 lata. No, myśmy wybrali taką technologię i włożyliśmy pieniądze, żeby to spełnić. I dzisiaj, zaraz szybciutko, okaże się, że no taniej dalej kłaść w dziurę, aniżeli przerabiać. Po tym posunięciu ministra ochrony środowiska. Chyba że minister w swoim zamyśle mówi: ja wam dopuszczę, ale podniosę opłatę za składowanie, to w ten czas nam się będzie opłacać to przerabiać. Jak mam orientację, najbliższe zakłady takie lub prawie takie, bo dwóch identycznych nie ma, część spełniają na dzień dzisiejszy tak zwaną regionalną instalacją przeróbczą,
jest tylko Lubawka tu najbliżej. Kostrzyca jeszcze jest zastępczą. I tam w Kostrzycy jest podobna cena, ale już w Lubaniu cena o 20% wyższa, w Bolesławcu o 20% wyższa, a też słyszeliśmy w mediach, co się działo we Wrocławiu z opłatą, ze wszystkim, że tam Wrocław to właściwie musi wozić do regionalnej instalacji 80 km w powiecie górowskim i tam cena jest prawie dwa razy wyższa. Stąd i opłaty odpowiednio wyższe we Wrocławiu, bo około 20 zł tam na osobę, w Jeleniej Górze również 17 zł chyba, no ale mam świadomość i ze zdziwieniem dowiaduję się, że również w Polsce gdzieś tam gminy ustaliły opłatę 5, 6, 7, 7 zł. Powiem szczerze, że nie rozumiem takiego działania, jak to wyliczono, jak to skalkulowano, bo my ten system mieliśmy skalkulować, ten system miał się zamknąć w sobie, czyli gmina nie dopłaca, nawet jeszcze do nowelizacji w styczniu ustawy gmina miała zabronione dopłaty do takiego działania, jakby miała oczywiście pieniądze. Dzisiaj już tylnymi drzwiami też zmieniono to. Prawdopodobnie gmina będzie mogła dopłacać. No i bogate gminy typu gmina Kleszczów, najbogatsza w Polsce, może dopłacać. Natomiast jeśli są takie gminy, które ustaliły 7-8 zł za mieszkańca, a z naszego wyliczenia, to co przedtem mówiłem, na bramie zakładu przeróbczego 259 zł brutto tona śmieci. Mieszkaniec, statystyczny mieszkaniec gminy Lubawka, to wynika z działalności wcześniejszej, z gospodarki śmieciami, jak również firma konsultingowa, która robiła wszystkim gminom tą kalkulację opłaty śmieci. No, jasno stwierdzamy, że produkujemy 320 kg śmieci na rok, na mieszkańca. To te 320 kg razy 200 prawie 60 zł to daje niecałe 90 zł. Jeśli podzielimy to na 12 miesięcy, to opłata za same śmieci na zakładzie przeróbczym to jest, proszę Państwa, 7,5 zł i inaczej nie chce wyjść. Stąd Rada Miasta Lubawka, w związku z tym, że jesteśmy w pobliżu tego zakładu, w związku z tym, że no dołożyliśmy się do budowy tego zakładu, no ustaliła tą opłatę na 12 zł. Sąsiedzi nasi mają ciut więcej, bo miasto Kamienna Góra 12 chyba 30 czy 12,50, gmina wiejska Kamienna Góra 13 zł. I to jest logiczne, bo w mieście, w skupisku ten transport, który my dzisiaj nie wiemy, ile nas będzie kosztował, bo my będziemy przeprowadzali przetargi na odbiór i zagospodarowanie tych odpadów. Czyli mamy następną niewiadomą. Jedną wiadomą mamy tylko na bramie, a tutaj nie wiemy, za ile firma będzie wozić od mieszkańca miesięcznie śmieci. Szacujemy, że to może być kwota między 2-3 zł. Później cała promocja, teraz też w styczniu, no tak jak to u nas to działa, okazało się, że jak przedtem to obowiązkiem wyposażenia nieruchomości w pojemniki do odbioru odpadów, czy to będą kubły, czy to będą worki, to w trakcie nam się okaże, jak konkretnie, gdzie miejsce. Przeprowadzimy przetarg, my chcemy ująć to, żeby to było w tej opłacie, czyli państwo nie kupują tych pojemników. No ale to się zmieniło jak do tamtego roku. Myśmy podejmowali uchwałę,
o tych 12 zł, to w ten czas było jasno i wyraźnie w przepisach określonych, że należy to do obowiązku właściciela nieruchomości. No a teraz przy tej nowelizacji no, pojawiła się możliwość, że może ten obowiązek przejąć gmina i my chcemy to zrobić, żeby to było jednakowe, bo to i logicznie, jeśli ktoś, kto będzie odbierał, wyposaży w pojemniki nieruchomości, to będzie wiedział, ile tych pojemników trzeba dać, czy częstotliwość odbioru trzeba zwiększyć. My zakładamy, że śmieci powinny być wywożone raz na 2 tygodnie, przy czym zakładamy również w naszym regulaminie, że nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie, nie dopuszczając do przepełnienia kubów. I takie warunki w przetargu zostaną postawione, bo mamy świadomość, że w zwartej zabudowie, tutaj choćby rynkowej czy przyrynkowej, nie ma znowuż tyle miejsca, żeby postawić dla każdego odpowiednią ilość pojemników. Tak. Pojemników, przy czym również my zakładamy, że z reguły przy nieruchomościach będą dwa rodzaje pojemników. W naszym przypadku nie chcieliśmy tego rozbudowywać, bo po to jest ten zakład, żeby przerobił. To będą tak zwane suche odpady posegregowane typu pojemniki po jogurtach, czy kartony po mleku i tak dalej. Do tego nie wchodzi złotko i później te zmieszane popiół, odpadki inne do następnego. Natomiast jedno jest pewne, my do tych pojemników w żadnym wypadku nie powinniśmy wrzucić gruzu, bo to szkodzi instalacji, i nie powinniśmy wrzucać szkła, bo pozostaną i rozbudowane zostaną te gniazda, które dzisiaj funkcjonują na selektywną zbiórkę, na szkło, na papier i na plastik. Mamy ulotki podrukowane, one zostały rozdane w szkołach, jeszcze prawdopodobnie będzie dodruk, zostały wydrukowane deklaracje i z deklaracjami mamy problem, mimo że powoli termin składania deklaracji upływa. A co będzie, jak ktoś nie złoży do 31 marca? No ja myślę, że nikt nikogo nie będzie ścigał, jeśli złoży do 5, 7 kwietnia. Po prostu my się wszyscy tego uczymy. Taki termin został zakreślony w grudniu. Nie wiedzieliśmy, że będą zmiany ustawy. Teraz coś tam w części małej będziemy musieli zmienić właśnie choćby pod ten zakup w ramach przetargu uchwałę Rady i to teraz zrobimy. I jeśli to będzie kilkudniowy poślizg, nic się nie stanie. Natomiast jeśli ktoś w ogóle nie złoży, czy nie złoży załóżmy do połowy kwietnia, to przepis jasno i wyraźnie mówi, co należy zrobić. Gmina, czyli burmistrz, jest zobowiązany wystawić zastępczą decyzję administracyjną określającą wysokość opłaty tej śmieciowej, tego quasi podatku. Tylko uwaga, burmistrz nie ma prawa decydować za tych, którzy nie złożyli deklarację, czy sortuje, czy nie sortuje. Burmistrz ma obowiązek wystawić opłatę z najwyższą stawką, jaka funkcjonuje na rynku. A w naszym przypadku jest to no, niebagatelna 50-procentowa różnica, bo za śmieci sortowane, i to myślę, że wszyscy będziemy sortowali, bo to sortowanie, tak jak powiedziałem, nie jest skomplikowane, to jest 12 zł od osoby na miesiąc, natomiast za niesortowane 18 zł. I to jest to niebezpieczeństwo, że jak ktoś nie złoży, to później go uderzy to po kieszeni. A jeszcze, proszę Państwa, jest jedno niebezpieczeństwo, bo z kolei ustawodawca mówi, że w nieruchomości wielolokalowej, wielomieszkaniowej albo wszyscy sortują, albo nie. I tu jest ten problem wielu spółdzielni mieszkaniowych, budynków komunalnych i tak dalej.